Jest środa, 7 sierpnia. Nadzieja na pomyślne zakończenie spraw jest cenną towarzyszką w naszym funkcjonowaniu. Wyobraź sobie sytuację, w której potrzebujesz załatwić bardzo ważną dla ciebie sprawę. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Słyszymy dziś o kobiecie o bardzo wrażliwym sercu, która cierpi z powodu choroby swojej córki. Jest niezwykle zdeterminowana, aby znaleźć pomoc w tej sytuacji. Szuka wsparcia u Jezusa, wychodząc ze swojej strefy komfortu i przełamując społeczno-kulturowe ograniczenia. Co najbardziej zajmuje ostatnio twoje serce? Początkowa reakcja Jezusa może nas dziwić, a nawet gorszyć. Obojętność i oschłość, z jaką traktuje kobietę, może wynikać z uprzedzeń, jakie Żydzi mieli wobec pogan. Jezus jednak nie zamyka się w przekonaniach, w których wyrósł.
widząc wielką wiarę kobiety, dokonuje rewizji tych poglądów. Co pomaga ci rewidować twoje oceny i stereotypy o innych ludziach i spoglądać na nich z miłością? Kobieta kananejska kieruje się w swoim postępowaniu miłością wobec Jezusa, swojej córki, ale także siebie samej. Taka postawa pozwala jej przejść ponad osądem, szorstkością i odrzuceniem. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, zobacz, jak bardzo jej wiara, determinacja i wrażliwość przyniosły realną zmianę w jej życiu. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie. Lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Na zakończenie tej modlitwy możesz kilka razy w rytm oddechu powtórzyć słowa kobiety: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.